Jerzy Pilch mawiał, że ceni powieści, w których pokazana jest całość. I tak jest w Pokorze Szczepana Twardocha. Narracja w pierwszej osobie. Jest to monolog. Tkwimy w głowie, w sercu. Oglądamy świat jego oczyma. Nad nim rozbłyskują szrapnele, jak gwiazda, a on myśli o Agnes, o jej urodzie. Dla niego nie istnieje świat, w którym jej nie ma. W wyobrażonym przez niego królestwie panuje kobieta, której nieograniczonej władzy całkowicie się poddaje. A ona jednocześnie go stwarza i niszczy. Obserwujemy pogmatwane losy Polaków i Niemców na Śląsku, pierwszą wojnę światową, rewolucyjne rozruchy w Niemczech, dylematy patriotów polskich i niemieckich. Alojzy Pokora dopiero pod koniec życia zrozumiał, że chciał je przeżyć zwyczajnie, z żoną, z synkiem, z przyrodnią siostrą, z najmłodszymi z kilkanaściorga rodzeństwa braci, ale było już za późno. Znów zwraca się do Agnes. Nie masz nade mną władzy, bo nie istniejesz. Ulepiłem sobie ciebie tak, jak ludzie stworzyli sobie Boga na ludzkie podobieństwo. Gorąco polecam szanownym czytelnikom książkę Szczepana Twardocha Pokora.